Cześć. Mała gotowa? Tak, ale zanim ją zawołam, chciałabym z tobą chwilę porozmawiać. Wejdziesz? Jasne. Jest Łukasz? Nie, w pracy siedzi. Cześć, tata! Och, cześć, kochanie. Majeczko, idź spakuj swoje rzeczy i pojedziesz z tatą, dobrze? Mogę wziąć pluszaka? Pewnie, jakiego chcesz. Biegnij. Nie wiem, jak ci to powiedzieć. Co się dzieje? Jestem w ciąży. Z tobą. Że co? Ale jak? Błagam cię, ciszej mów. Przepraszam, ale... Boże, naprawdę nie wiem, co powiedzieć. A to na pewno nie dziecko Łukasza? No chyba wtedy nie zawracałabym ci głowy. No tak, ale myślałem, że się zabezpieczasz. Dobrze myślałeś. Nie wiem, jakim cudem do tego doszło. Dobra, spokojnie. Co zamierzasz? Nie wiem. Na razie wariuję z nerwów. Zastanów się, czego chcesz. Cokolwiek zdecydujesz, będę cię wspierał. Błagam cię, nie mów nikomu. No jasne. Idź po Maję i jedźcie już. Okej. No to nieźle. Zdążyłem zapomnieć o naszym pijackim wybryku. Już nawet poukładałem sobie wszystko w głowie, że mam fajną dziewczynę, że warto się skupić na nowym związku, aniżeli rozpamiętywać stary. W tej chwili czuję się, jakby mi ktoś walnął bejsbolem w głowę. Będę miał drugie dziecko z byłą żoną. Szok. Urodzę to dziecko. A to znaczy, że za kilka tygodni zacznę się źle czuć, a za kilkanaście będę w widocznej ciąży. Muszę porozmawiać z Łukaszem. Ale na razie nie wiem, co miałabym mu powiedzieć, poza tym, że go zdradziłam. Nie mam pojęcia, jak będzie wyglądała moja przyszłość.